Siemka z tej strony Brasołt i witam was w kolejnym, jak i prawdopodobnie już ostatnim odcinku z Kingdom Hearts 1.5 Remix lub jak to woli Final Mix. Słuchajcie, wiem, że mi pewnie powiecie, że nie widzieliście jeszcze, jak pokonuję trzech sekretnych bossów. Jest to Lodowy Tytan w Koloseum, Sephiroth w Koloseum, którego jeszcze nie widzieliście, oraz Nieznany, czyli Xemnas, który jest w Hollow Bastion, ale on też jest piekielnie trudny. Jednak ja aktualnie nie mam nawet czasu, żeby przysiąść do tych sekretnych bossów i pokonać chociażby jednego. Aktualnie próbuję pokonać Lodowego Tytana, ponieważ na ten moment on jest najłatwiejszy. Sephiroth jest moim zdaniem chyba najtrudniejszy ze wszystkich. No i Nieznany Xemnas w Hollow Bastion, to nie umiem znaleźć na niego żadnej taktyki. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Te odcinki z tymi sekretnymi bossami, nie wiem, kiedy wy je zobaczycie. Możliwe, że wy je zobaczycie nawet dopiero po paru miesiącach. Jednak ja chciałem skończyć tą serię z Kingdom Hearts, ponieważ nie chciałem za bardzo przedłużać tej serii. Tak więc no, głównie dlatego. No i tutaj jesteśmy na końcu świata. I teraz udajemy się do tych drzwi. Coś jest nie tak? Słyszałeś coś? Tutaj. Uwaga. To ostatnie miejsce, w którym się znajdziesz. Tutaj nie ma żadnego światła, które może cię strzec. Ale nie bój się. Twoje serce może być najlepszą bronią ze wszystkich. Pamiętaj, że jesteś jedynym, który otworzy drzwi do światła. Nie słyszę nic. Dziwne. Ten głos był dosyć znany. Mam nadzieję, że to tylko moja wyobraźnia. Może powinieneś troszeczkę odpocząć. Nie. Ja już odpocząłem przed tymi drzwiami. W sumie nie odpocząłem, tylko się nawkurzałem na innych bossów. Czy my jesteśmy na Destiny Islands? Jest to jakieś widy. Czy to moja wyspa? Okej, to jest dziwne. Naprawdę dziwne. Naprawdę dziwne. I ja tak szczerze na nie wiem, gdzie mam iść, ale pójdę tu. Jeśli dam radę. Nie dam rady chyba. No i dupsko, no. Ech. Nie mogę tu iść. Okej, to w takim razie muszę iść chyba tutaj. O, właśnie. Ten świat został połączony. Co to było? Z
związany z ciemnością niedługo totalnie wygaśnie. Musisz jeszcze się wiele nauczyć. Tak mało jeszcze rozumiesz. Nic nieznacząca... Coś tam. Nikt nie rozumie nic i niczego. O kurde. Riku? Are you ok? Take a look at this tiny place. A tu w sumie jest Ansem, jakby nie patrzeć. Freedom. This island is a prison. Surrounded by war. Twoje serce jest związane z wolnością tej wyspy. Sought out to escape na zawsze. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Otworzyliśmy swoje serce na ciemność. Riku! Don't bother. Nie martw się. Can no longer reach him where he is. Twój głos nie dojdzie nawet do jego uszu. Jego serce znowu należy do ciemności. Wszystkie... Świat zaczął się od ciemności. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. Taka jest właśnie natura. Every heart returns to the darkness whence it came. Każde serce wraca do miejsca, skąd przyszło. Darkness is the heart's true essence. Ciemność jest prawdziwą esencją serca. And sometimes it may even give in. Serce może być słabe, ale czasami nie ma to znaczenia. Nauczyliśmy się już tak dużo i nas nie powstrzymasz. Tak więc przyszedłeś tutaj tak daleko i wciąż nic nie rozumiesz. Każde światło musi zaniknąć. Każde serce... Dobra, od tyłu nie mogę go bić. Dobra, wyrzucznął. Co jest? Okej, nie wiem co ja zrobiłem. Ale... Ale no. Nie to z tego Trinity Limit. Znaczy no, to była moc... Trinity Limit to się nazywało? W tych umiejętnościach, jakby będziecie mieli. Jaki Guardian? Wypadł. Aj. O kurde, zostaw mnie. Nie dobieraj mi się do... Dobrze wiecie czego. Dobra, mam cię, frajerze. Bardzo dziwne miejsce na walkę z bossem, ale wydaje mi się, że to raczej nie będzie ostatni boss.
bo był za prosty. Czyli bez pomocników, rozumiem. My już z takim walczyliśmy. Chyba już 3 razy. Mi się wydaje. Aj, weź się odpal. Dobra. Łatwo poszło, drugi boss za nami. Pewnie to nie będzie pierwszy ani ostatni. No tak. To jest śmieszne, że ja jeszcze nie dostałem do końca gry Leaf Bracera. Czyli, że wiecie, typ nie może mnie ruszyć, się leczę. Dobra, Eta się przyda. Masz. Łap. A! Matko, co ty robisz? Człowieku! Cza. O nie, co ty robisz? Nie wiem. What do you hope to accomplish? Do not deny it. The final dodge is mine. Żartujesz sobie ze mnie. Come, open your heart. Żartujesz. O Boże, co to kuźwa było w ogóle? Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, zaraz z powrotem. Come, Guardian! Take this! Submit! No i... Uważajcie na to, Summit. Nie poszujcie tak jak ja. Open your heart.
później dostajecie po mordzie. O, i później ten gej was łapie za krocze. No i... Open your heart. No i mnie zaspamują frajerzy. Open your heart. No i dziękuję. Już mam pograne. No odwal się! Pedał. Uśwa. No i strajka jeszcze straciłem. Znaczy strajka, no. Boże, chyba mi się uda. Nie chce mi się narzekać na to, ile ja się z nim męczę. Mam cię, szmato, mam cię. Ale dobra, słuchajcie, będzie to pewnie jakaś cutscenka. I ja robię cięcie, bo ja przez ten czas sobie wstawiłem lasagne do tego piekarnika. What? Już jest prawie gotowa. Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all się otchłań. Kingdom heart. Wewnątrz naszych serc, dokładnie w królestwie serc. You'll not find even the smallest glimmer of light. Nie jesteś nawet lekkim promyczkiem światła. Jesteś w tak mrocznym miejscu, że... Darkness conquers all worlds! What the hell? Co to jest? Okej. No i oczywiście, nie wiem po co ja w ogóle trzymam Donalda. O, już się poddajesz? No dawaj, Sora, myślałem, że jesteś silniejszy. No i nasze latanie się przydało. Dobra. Ale słuchajcie, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Dobra, bijemy go. Okej. Nieźle mnie bili. Ale całe szczęście nie muszę powtarzać tych dwóch poprzednich bossów. Turn to darkness! Heal!
All shall be extinct. Turn to darkness! Heal! Nie wiem, czy on tym w ogóle dostaje. Welcome to darkness, turn to darkness. Heal. All shall be extinct. Heal. W najgorszym momencie się leczę, dosłownie. Najgorsze momenty sobie wybieram. Dobra. Zaraz do was wracam, jak już dojdę do tego zielonego paska. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Welcome to darkness. Udało się. Ale czy to na pewno koniec? To już jest trzeci boss chyba? Czy jakby to był szósty dopiero? O! Okej, mam mega potion. O, okej, coś pokonałem. Wypluło mnie, co? Aha, okej. Boże, co tu tutaj się dzieje?
frajerze. Ja ci pomogę zaraz. Dobra, fajnie. O, okej. Goofy! O kurde. Super. Boże, w końcu pomoc, ale wolałbym Donalda, szczerze. A, Goofy też się przyda. Kurde, ile dropów dostaje. Przyda się na sekretnych bossów w przeszłości. Kurde, to jest cały czas walka, nie mogę sobie na umiejętności zmienić. No i mamy Goofy'ego. Jeszcze trzeba znaleźć Donalda. I wtedy dopiero będziemy chyba mogli pokonać ten chaos, czy tam świat chaosu. No już trochę będziemy nawalać. Na brzegu. O nie! Goofy! Dawaj. Da się radę. Dobra, nauczymy się Combo Plus. To dalej nie jest Leaf Bracer, ale chyba no one cares z tego co widzę. Dobra. Czekajcie. Donalda, super. Dobra. To już jesteśmy uratowani. Uratowani. Nice, Boże.
Tęskniłem za tym trio naszym. Powiem wam, że nigdy nie miałem takiego długiego bossa. Nigdy w życiu chyba. O kurde, ale dostał tą grawirą. To porządnie. Dobra, jeszcze raz z nim walczymy, tylko jest sprawiedliwiej, tak mi się wydaje. Boże, on już ma pomarańczowy pasek. Cały czas mi coś odpycha, no. Dobra. Dobra. Super. Boże, w końcu pokonaliśmy świat chaosu i jednocześnie Ansema. It is futile. The Keyblade alone cannot seal the door to darkness. Sam klucz nie może zapieczętować dziurki. Wypełnił mnie mocą ciemności. Królestwie serc. Supreme darkness. Niesamowita ciemność. Without a doubt, Kingdom Hearts is light. Mylisz się. Królestwo serc to światło, nie ciemność. Light. Światło. But why? Ale dlaczego? Dalej.
przestań się patrzeć i pchaj. Bezduszni? Pospiesz się. Nie mogę. Nie poddawaj się. Dawaj, Sora. Razem możemy to zrobić. Boże, Riku uratowany z tego opętania przez Ansema. Co jest? Gdzie oni są? To na darmo. No co tu chodzi? Wasza wysokość. Teraz, Sora. Teraz zabierz, zamknijmy te drzwi na zawsze. Ale... Nie martw się. Zawsze będą drzwi do światła. Sora, musisz zaufać królowi Mikiemu. Teraz nadchodzą. Donald, Goofy? Dziękuję. O. Fajnie, że w końcu dotarliśmy do tego Mikiego. Zadbaj o nią. Ale nie rozumiem. Jak zadbaj o nią? Przecież Riku chyba z nami wróci, nie? A, oni są po obu stronach tych drzwi. Że Riku nie przeżył tego. Nie no, proszę was. Kairi? Co ona tu robi? Kairi! Kairi! Sora! Kairi! Kairi, pamiętasz, co mówiłaś wcześniej? Zawsze jestem z tobą również. Wrócę do ciebie, obiecuję!
Myślę, że ja zacząłem w sumie od, powiedzmy, najnowszej części, bo ja tą grę, że tak powiem, dostałem w prezencie. Razem tam chyba w ramach rekompensaty przez sprzedawcę. Ja wtedy miałem PS4, to kupowałem sobie współdzielone konto na Ratcheta i Clanka. No i dostałem jeszcze Kingdom Hearts Final Chapter i The Wolf Among Us, ale The Wolf Among Us mi nie działał, ale stwierdziłem, że czort z tym, zagram sobie w to Kingdom Hearts, zobaczę co to jest i może kiedyś wam to pokażę. No i proszę bardzo, udało się wam to pokazać. Jednak no... Następnych części jest troszeczkę też więcej. Jest jeszcze tam 358 na 2 dni. I coś tam jeszcze jest, ale nie wiem, czy to jest grywalne, czy to jest jakaś jakiś filmik, bo wiem, że w Final Chapter Prologue 2.8 Kingdom Hearts, powiedziałem to w ogóle od tyłu, nie pytajcie. Boże, nie mogę się skupić przez tą muzykę, czekajcie, wyciszę ją sobie. Wracając, jeśli chodzi o, no w sumie można powiedzieć, że to jest remaster, ale też po części moim zdaniem i remake, patrząc na te cutscenki, które są dosyć ładnie zrobione. W oryginalnej wersji na PS2 wyglądało to troszeczkę paskudniej moim zdaniem, bo później, no, później sobie to sprawdzałem, no i nie było to zbyt zadowalające. Ale tutaj ten sam crossover jest, to jest naprawdę takie połączenie dwóch wielkich światów, ponieważ Final Fantasy zaczęło chyba swoją, znaczy wydało swoją pierwszą grę w 1986 roku, chyba na Nintendo któreś, czy tam na Game Boya, nie mam pojęcia. Wiem, że naprawdę Final Fantasy już ma 35 lat. Disney, no bajki Disneya wiadomo, troszeczkę dłużej, już chyba nawet 100 lat minęło. Tak, stulecie tego Disneya jest, bo zawsze jak odpalam, to teraz mi się pokazuje takie Disney 100. Czyli to oznacza, że to jest taka rocznica i to by się zgadzało, bo w 1920 którymś został założony Disney i chyba dopiero później zaczęto wydawać jakieś bajki. No wiadomo, pierwsza to była oczywiście Myszka Miki, od tego się wszystko zaczęło, no i później ten świat się rozrastał i w końcu połączyli to też z takim, z taką najdłuższą serią gier. I to jest naprawdę ciekawe, że to jest takie połączenie, o które nikt nie pytał, ale naprawdę im to wyszło, moim zdaniem. Bo jest tutaj oryginalna historia, nie ma tutaj żadnych światów z... Chociaż nie, w sumie są. Są światy z Disneya głównie, nie z Final Fantasy. Jakby to było pomieszane, byłoby to też spoko. Byłoby to też fajna opcja i takie fajne zróżnicowanie, ale ja szczerze mówiąc cieszę się, że były wszystkie te światy w Disneyu, a nie... Znaczy no, w bajkach Disneya, a nie w Final Fantasy. Co ja tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o grafikę, no... Mogłoby to wyglądać trochę inaczej. Mogliby dać więcej opcji, przede wszystkim ściszenie dźwięku. Poważnie, przez całą grę nie mogłem ściszyć dźwięku. Ja tutaj czasami grałem w tą grę na 30% głośności, bo nie szło wytrzymać, bo czasami tak nawalała ta muzyka, że ja nie mogłem się skupić na walce, tylko czasami się skupiałem na muzyce. To mnie bardzo zdenerwowało, że nie dodali takiej głupiej opcji. Oni praktycznie zrobili nową grę, a nie remaster. Po części, no.
bardziej bym to dał taki remake ułamany na remaster, ale bardziej remaster podchodzi. No i co ja mogę tu jeszcze powiedzieć? Soundtrack? Super. O, i mamy Kingdom Hearts Final Mix. No i sobie skończyliśmy. Tak jak wam mówiłem też o tych bossach. O. Czy my idziemy do 100-milowego lasu? Dobra, to co teraz robimy? Musimy znaleźć Riku oraz króla Mikiego. Ale gdzie musimy zacząć się rozglądać, żeby dostać się do tych drzwi prowadzących do światła? A. Pluto! Hej, Pluto! Hej, Pluto, gdzie byłeś? Gorsz, that's the king's seal. Hey, to królewska pieczęć. Czy widziałeś króla Mikiego? Guys, let's go. Guys, chodźcie. Tak, brawo ja. Chłopaki, chodźcie. Naprawdę, to jest niesamowita przygoda. Pamiętaj, Sora. Ty jesteś tym, który może otworzyć drzwi do światła. No i musimy jeszcze później wrócić do Kairi, wiadomo. Specjalny sekret. Inna strona, inna historia. O, a to co? Okej. Gdzie Sora? Kingdom Hearts. Novice Player. Dostałem trofeum. Czyli za przejście na najłatwiejszym lub wyższym. Final Mix Master. No i jeszcze jest trofeum za najtrudniejszy. Ale no, ja nie wiem, czy w ogóle podołam najtrudniejszemu poziomowi trudności, szczerze mówiąc. No i dobra, słuchajcie. Co ja tu mogę jeszcze ocenić? Mechanikę. No, była tu troszeczkę inna niż w jakichś innych grach, ale... O! Gratulujemy ukończenia gry. Sekcje dodatki zostały odblokowane.
Okej. Motyw. Fajnie. No ja sobie go instalować nie będę. No i co ja mogę wam tu więcej powiedzieć? Jest to oryginalny pomysł, który mi się bardzo podoba i fajnie, że Square Enix i Disney dalej trzymają to porozumienie między sobą i razem robią tą grę, bo to widać, że robią razem tą grę, bo jest jeszcze dużo postaci z Final Fantasy, jednak tylko w paru miejscach. Nie we wszystkich, ale w paru tak. Tak więc, słuchajcie, ja tej grze daję 8,4 na 10 ze względu na swoją trudność, ciężką mechanikę do ogarnięcia, brak opcji ściszenia chociażby głupiego dźwięku. Naprawdę, nic by się nie stało, jakby to dodali. Bo czasami no, nie można było się na grze samej skupić, tylko czasami na samej muzyce. Nie powiem, muzyka jest naprawdę ładna, oryginalna, ale może być troszeczkę ciszej. Tyle. Grafika mogła być lepsza, bo to jest chyba 2015 rok. Przypominam, że to jest rok, w którym wydano na przykład Horizon Zero Dawn. Albo jeszcze remaster The Last of Us, który był totalnie zbędny, bo sam oryginał był piękny. Ale tutaj no Kingdom Hearts mogło być polepszone graficznie, nie tylko o same cutscenki, tylko również o samą grafikę. Prawda, były żywe kolory, ale żywe kolory to nie wszystko. Również liczy się grafika. Chyba, że chcieli tak naprawdę zachować strict te walory, że tak powiem. No i słuchajcie, naszym następnym Kingdom Hearts, jakie będziemy przechodzić, będzie Rechain of Memories. Nie nagram wam tego od razu. Od razu muszę wam to powiedzieć. To jest niby taki dodatek. On tak pierwotnie wyszedł na chyba Game Boya, ale okazał się totalnym niewypałem i twórcy zrobili remake tego, ponieważ to jest połączone z Final Mixem. Więc no to chciałbym przejść bardzo. 358 łamane na 2 dni. Może przejdę, bo ja widziałem już parę filmów, jak to wygląda. Nie wygląda to jakoś bardzo, bardzo ciekawie, ale może wam to pokażę. Zobaczę. Tak więc z tej serii to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dopowiedziałem. Jeśli chodzi o te właśnie sekretne bossy, powtórzę się najwyżej. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. A bardzo mi śpieszno, żeby zakończyć tą serię. Oczywiście po tej serii też nic nie będzie. Bo chcę mieć tak 6 serii na kanale, licząc właśnie jeszcze Dying Light'a. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Jeśli chodzi o też nazwy odcinków. Nie wiem, czy to już poprawiłem, ale tutaj w Kingdom Hearts robienie tego wszystkiego na 100% wyszło z tego straszne zamieszanie. Ja nie mogłem się połapać, co tutaj. Wszystko musiałem sprawdzać praktycznie, żeby zrobić tą grę na 100%. Ale no wydaje mi się, że tylko ci sekretni bossowie są do pokonania. I to raczej będzie już wszystko. Żeby wam pokazać tutaj wszystko na 100%. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii z Kingdom Hearts lub w następnej serii na moim kanale, ale nie wiadomo jeszcze kiedy jakakolwiek nowa seria się pojawi, tak więc zobaczymy. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnych seriach, które pojawią się już niedługo.